Cześć, witam wszystkich widzów i amatorów taniej projekcji obrazu, że tak powiem. To pewien ukłon w stronę jednego z widzów, który znalazł pewną zależność na moich filmach. O, pewnie będzie wiedział, o co chodzi. A wracając do meritum, dziś będzie troszkę taki ogrzewany kotlet, bo będzie kolejne porównanie projektorów, bo wracają moi jednonodzy bohaterowie, czyli 300, 310W i P30. No i do nich doszedł HomeTop P10 czy tam P11. Gdzie mam pewne wątpliwości, czy on na pewno jest HD. Myślę, że jakąś AIDę zainstaluję i sprawdzimy. Chodziło mi właśnie o tą pikselozę, o te dosyć duże piksele, które były widoczne gołym okiem, a to sobie porównamy właśnie zresztą. Jeszcze zanim zaczniemy, to szybkie ogłoszenie parafialne. Wystawiłem dwa projektory, jakby ktoś miał ochotę albo był chętny do zakupu na Allegro lokalnie, gdyż zbieram na Apollo P50, wyszedł nowy model, który mi się właśnie spodobał wizualnie i poprzez parametry. No i właśnie sprzedaję te modele, które już nic nie doszło do naszych porównań. Także wszystkie info oraz możliwość wsparcia kanału właśnie na zakupy takie to macie w opisie. No i nie przedłużając, zajmijmy się szybkim porównaniem naszych bohaterów. Ok, a tak się prezentuje nasz zestaw testowy. Jak widzicie, ciężko to było ustawić, gdyż jeden pilot działał chyba na trzy projektory. Naprawdę mi to niezłą nerwicę przysporzyło przy ustawianiu tego. No i starałem się jak najmniej używać tego do tej korekcji trapezoidalnej, ale niestety nie udało się, gdyż po prostu każdy projektor w całkiem przedziwny inny sposób wyświetlał obraz w takiej odległości. Także musiałem iść na pewne ustępstwo, ale do celów porównawczych myślę, że naprawdę wystarczy. Dobra, czas to włączyć. Dobra, zacznijmy nasze porównanie. Ja tutaj jeszcze przy świetle dziennym szybko migawkę robię odnośnie tego ekranu projekcyjnego, bo jest dużo zapytań. Ale tutaj widzę, że przy 300 włączyła mi się jakaś aktualizacja, bo jej dawno nie włączałem. Także na razie nie będę nic aktualizował, wam tylko pokażę różnicę wyświetlanych obrazów. Mam zamiar kupić kolejne płótno, tym bardziej z większymi kątami do przetestowania, także niedługo będziemy testować razem z tym. Tak to wygląda w świetle dziennym, ale zajmiemy się prawdziwym porównaniem, czyli w mroku. A tak się prezentuje obraz już w zaciemnieniu, czyli w warunkach idealnych do naszej projekcji. W sumie na razie nic tam to nie mówi. Ja zaraz włączę jakiś materiał testowy z jednego źródła, żeby wszystkie miały takie same szanse wyświetlania obrazu. A później zrobimy jakieś zbliżenie i sobie porównamy właśnie tę siatkę, że tak powiem, pikseli na wyświetlaczu. To od razu można, że tak powiem, porównać. Tutaj mamy naszą P10 alias P11. Jak widzicie, pikseloza dosyć duża. I to wygląda bardziej na rozdzielczość 640x480, czyli VGA. Ale zobaczymy, co nam AIDA pokaże. U góry mamy P10. Zrobię zbliżenie. Jak widzicie, te piksele są dużo mniejsze, trochę cień rzucam. Porównanie. P10, P30. P10, P30. Tutaj nasza 300. Jak widzicie, nie chcę dużo cienia rzucać. Tu jest jakby o połowę mniejsza ta siatka. No i tutaj 310, akurat ciężko będzie zobaczyć na czymś, ale jest podobnie. Także te trzy, czyli 300, 310 i P30 to jakby naprawdę miały te HD, a tutaj wygląda troszkę słabiej. Aczkolwiek jest obraz mega ostry na tej P10. I chyba najjaśniejszy z tego wszystkiego, ale to się zaraz okaże. Dobra, włączmy jakiś materiał i zróbmy też zbliżenie. Teraz nasz sampelek, czyli Kostarika. Tutaj jak widać P10 najjaśniejsza, prawie 300 ANSI. Później była 310, 193, to chyba był P30, 170 i najmniej 300, czyli tam około 109 ANSI. Tak się prezentuje obraz. Oczywiście na pełnych automatycznych ustawieniach nic nie ingerowałem w obraz. Tak jak wyciągamy z pudełka, tak włączone jest. To widać tutaj przewagę P30, kurde, co ja mówię, P10, to jest najjaśniejsza. Nie wiem, najbardziej naturalne kolory wyglądają na 310, czyli w prawym górnym narożniku. Ale to mówię, to zależy od preferencji. Tutaj widać, że przy 300 jest jakby troszkę obraz zamglony, taki przytłumiony. Ale to jeszcze kwestia ustawień. Dobra, przejdźmy teraz może do naszej twarzyczki, żeby sobie sprawdzić odcienie skóry. Dobra, czas na naszą panią, która za wiele nie pokazuje.
moim subiektywnym odczuciu tutaj jest najlepszy obraz. Mimo że jak podejdziemy, to widzimy pikselozę, ale ostrość jest mega. Później według mnie to P30, później 310 i na końcu 300, bo 300 jest taka lekko jakby zamglona. Ale to jeszcze jest kwestia oczywiście ustawień, nie? My oczywiście jedziemy na ustawieniach fabrycznych. Ale według mnie to raz, dwa, trzy, cztery. Według mojej subiektywnej oceny. Wy musicie tylko polegać na materiale wideo. Także tak się prezentuje. Może to jakieś czernie rzucimy. Dobra, troszkę czarniego materiału. To jak widzicie są tak zwane przebłyski od korekcji, ale tego się nie dało po prostu nawet uniknąć z tak małej odległości, z 2 metrów. Tutaj każda z przekątnych wyszła mi około 72 cali. Także taki jest taka powierzchnia obrazu. Może ten materiał za dużo nam nie powie, ale taki podstawowy rzut na obraz jest. Mówię, tutaj dziesiątka chyba najbardziej jest kontrastowa. Przynajmniej z mojego punktu widzenia. Biorąc pod uwagę, że wszystkie trzy są w tej samej cenie od 200 do 230 zł, to kwestia po prostu preferencji. Ok, starczy tego. Może coś bardziej statycznego rzucimy. Ok, to jeszcze materiał z kolorami. Od razu się rzuca tutaj jak największa jednolitość tego koloru, bo tutaj na przykład są takie lekkie, powiedzmy, chmurki tu i tu. Ale tu jest najbardziej jaskrawy. Także sprawdźmy, jak kolory wyglądają. Widać, co ekran to każdy inny odcień. A najbardziej właśnie jest to czysty w 310 i chyba teraz w P10. Ja wam mówię o swoich subiektywnych odczuciach. Wy musicie polegać na obrazie. Dobra. Myślę, że tego materiału nam wystarczy. Tu jeszcze tylko rzut na taką statyczną tablicę. Sprawdźmy sobie narożniki, bo akurat jest napis taki jedyny, widzicie. To jest P10. Z tą tak zwaną dużą pikselozą. Może na białym tle będzie lepiej widać. O. Tutaj u góry mamy P30. No, tu będzie bliżej. Tutaj mamy 300, to jest jej narożnik. To nie ma tragedii, że tak powiem. Im dalsza odległość, tym rozmycia są po prostu większe. I tutaj 310. Też nie jest źle. Jak za sprzęt za około 200 do 230 zł. Naprawdę nie ma się co przyczepić. Dobra, jeszcze szybko rzućmy biały ekran. Szybki pomiar środkowy będzie. Tutaj jeszcze tylko szybki punktowy pomiar w najjaśniejszym miejscu. Tutaj mamy P10. Pokażę wam 170 luksów. P30, środkowy pomiar, cyk, max, szybko, bo mi się zaraz bateria rozładuje, 126, tutaj 310, o dziwo, i 300, max, 106. Także tak się prezentują, powiedzmy, jasności w naszych projektorach. No jeszcze na koniec sprawdzimy głośność. Wiem, że to się może po prostu kumulować ze wszystkiego, ale tu nie chodzi o to dokładny pomiar, tylko czy są jakieś różnice. Ja wybieram najbardziej hałaśliwe miejsca, czyli wyloty ciepłego powietrza. To jest 310. Około 10 cm od wylotu. Tu mamy P30. No jest znacząco ciszej. Tutaj 300.
I P10 ma wylot tutaj z przodu. Stawię 10 cm. To wygląda, że P10 jest najgłośniejsza z tych wszystkich. Także tak się prezentują decybele w naszych projektorach. Okay. Tu jeszcze ostatnie zbliżenie na nasze oczko. Jak w poprzednim filmie, żeśmy sprawdzali pikselozę na P10. Tu mamy P10. No troszkę widać tam kraty, że tak powiem. P30 jest jakby o połowę mniejsza. Tutaj mamy 310 W. A trochę cień rzucam. I 300. Muszę jakieś znaleźć miejsce, żeby nie był widoczny za bardzo. No na 300 to najbardziej, może dlatego, że jest najbardziej rozbity obraz. Mimo, że starałem się ustawić maksymalnie ostry, jaki się dało. Także tak to się prezentuje na obrazie statycznym. No P30 i P10 na pewno tutaj przodują w jaskrawości obrazu. Naturalnie to mi się wydaje, że chyba 310 w górnym prawym rogu. Ale to moje odczucia. Tutaj na dole w 300 jakby troszkę brakowało tego podniesienia tonu, tego koloru, tej barwy. Dobra, jeszcze sprawdźmy AIDE, co nam powie o tej P10 i będziemy kończyć. Ok, tutaj mamy AIDE od P10. 4 giga RAM-u. Jak widać 64 pamięci. Ja tylko tu wejdę w wyświetlacz i nam wszystko wyjaśni. O! No według AIDE tutaj jest HD, czyli 1280 na 720p. Co najciekawsze, odświeżanie jest 58 Hz, nie 60. I tutaj dla porównania jeszcze w 310 włączyłem. I tutaj niby takie same parametry, jest 60 Hz. No także nie wiem, czemu wierzyć swoim oczom czy systemowi. Ale mówię tak, jak jest. Dobra. Na tym by chyba trzeba było już zakończyć nasze porównanie. Wnioski oczywiście każdy sobie sam wyciągnie. Według mnie to P10, P30, 310 i 300 w tej kolejności, jakbym miał wybierać. Dobra. Także dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego testu.